swoistości. My tu mamy? No, przesyłka. Nadany 20 lutego 1935 roku w Urzędzie Postawy nr 3 Warszawa Mokotów, nadawca Ludwik von Hollendorf, profesor zwyczajny Uniwersytetu w Getyndze, Warszawa, ulica Weinerta 14. Dobrze. Zobaczymy, co jest w środku. A? Klucz. Skomplikowany system. Po 8 zapadek z każdej strony. No tak. To przecież klucz do sejfu w konstrukcji Chynowskiego. Cóż to dalej jest? List. O, i banknoty. No, 100 zł. No, mój drogi książę Pepi, jestem szczęśliwy, mogąc oglądać twój wizerunek na tym kawałku papieru. Tak, co on tutaj pisze? Szanowny panie Karski, dowiedziałem się, że prowadzi pan dochodzenia na zlecenie prywatnych osób. Podkreślano dyskrecję, zdecydowanie i konsekwencję, z jaką pan pracuje. Znana mi jest wysokość pańskich honorariów. Zadanie, które chciałbym panu powierzyć, dotyczy odnalezienia pewnego człowieka. Szczegółowych informacji udzielę panu przy osobistym spotkaniu. Oczekuję pana jutro o 18 pod podanym na kopercie adresem. Załączony banknot proszę traktować jako zwrot kosztów związanych z naszym spotkaniem. Ludwik von Hollendorf. Po skryptum, ze względu na chorobę zmuszony jestem przebywać w ciemnych pomieszczeniach, a moja zdolność do poruszania jest ograniczona. Nie zatrudniam służby. Drzwi wejściowe proszę otworzyć załączonym kluczem. Niczym. Będę czekał w gabinecie na pierwszym piętrze. Dobrze, no więc do jutra, profesorze Hollendorf. Okna przysłonięto stalowymi żaluzjami. To chyba hol. O, tam są schody na piętro. Profesorze Hollendorf! Muszę wyjść po schodach na pierwszy piętro. Pojem znajduje się po prawej stronie. Nie, proszę cię, nie śpieszyć! Za chwilę pański wzrok przyzwyczai się do mroku. Gabinet mieści się w pokoju na wprost schodów. Ależ tu śmierdzi. Profesor powinien jednak zatrudnić kogoś do sprzątania. Profesorze! No, proszę wejść, panie Karski. Jeśli wyciągnie pan lewą rękę, to dotknie pan skórzanego oparcia fotela. Tak. Tak, proszę na nim usiąść. Dalej po lewej stronie jest mały stolik. Znajdzie pan na nim pudełko zapałek, świeczkę i gliniane naczynie. Tak, niech pan zapali świeczkę. Proszę ustawić świeczkę tak, aby światło nie padało w moją stronę. Dziękuję. W glinianym naczyniu jest kawałek żywicy. To kopal. Meksykańskie kadzidło. Proszę zapalić kopal od płomienia świecy. Dym zabije smród, jaki panuje w tym domu. Jak już napisałem w liście, cierpię na pewną odmianę tropikalnej egzemy. Nabawiłem się jej w dżunglach Półwyspu Meksykańskiego. A tak choroby powtarza się niestety co roku, a jedynym lekarstwem są okłady z bagiennego torfu. Panu ten odór może się kojarzyć z trupem. No właśnie, tak. Ale tak właśnie śmierdzi tropikalna dżungla. A tak choroby trwa zwykle miesiąc, dlatego na ten czas zwolniłem służbę. Proszę mi wybaczyć te niewygody. Przez miesiąc muszę przebywać w absolutnych ciemnościach.
Światło przyspiesza rozpad torfu i potęguje stany zapalne skóry. A propos, czy wie pan, że jeden z azteckich bogów to Nanauatzin, czyli wrzodowaty, nie mogąc znieść swojego wyglądu, rzucił się do ognia i stał się słońcem? Przyznam, że ze względu na chorobę chętnie odłożyłbym nasze spotkanie, ale okoliczności są naglące. Myślę, że grozi mi niebezpieczeństwo. Napisał pan, że chce, abym kogoś odszukał. Istotnie. Na stoliku obok naczynia znajdzie pan list. Proszę go przeczytać. Zaraz wyjaśnię panu dlaczego. Czy to jakiś wiersz? Tak, tak. Choćbyś był ze złota, choćbyś był z czarnego obsydianu, i tak otworzysz wrota krainy ludzi bez ciała, bo wszyscy musimy zniknąć i nikt nie pozostanie. To dziwna poezja. Kto panu zagraża? Ludwik von Ohlendorf. Profesor zwyczajnej historii Uniwersytetu Jerzego Augusta w Gdynce. Kto? Ludwik von Ohlendorf. Człowiek, którego zastrzeliłem 2 listopada 1921 roku. Veracruz. List zawiera przekład azteckiego poematu, który sporządził Ohlendorf. Poza mną nikt nie zna tego przekładu. Jak pan wygodnie usiądzie i zapali papierosa. To długa historia. No i nie lubię cię, Karski, nie lubię. Byłeś dobrym policjantem i nie paliłeś i tak powinno pozostać. Teraz zajmujesz się nie wiadomo czym. Opowiadasz mi jakieś kompletne bzdury. Panie komisarzu, ja wiem, że to brzmi nieprawdopodobnie, ale przecież pewne fakty można sprawdzić. Ale co ty mi to pieprzysz, Karski? Co ty... Profesor Ohlendorf nie jest profesorem Ohlendorfem, tylko Stanisławem Krasnowolskim, który w 1905 roku wyjechał do Ameryki? Który w 1921 roku w Veracruz zastrzelił właściwego profesora Ohlendorfa, ukradł jego zbiory i uciekł do Europy? Co ty mi tu pieprzysz? I teraz nieboszczyk Ohlendorf ściga swojego zabójcę, a dowodem na to ma być list z jakimś indiańskim wierszem. Panie komisarzu, Ohlendorf, wel Krasnowolski, nie ma powodu, aby przyznawać się do zabójstwa sprzed 14 lat. Bo? Ten człowiek kimkolwiek jest, panicznie się boi. Według niego prawdziwy Ohlendorf to jakieś zwierzę, które dokonuje rytualnych mordów, obdziera ludzi ze skóry i wyrywa im serca. Ohlendorf, Krasnowolski, uważa, że na trop Ohlendorfa można trafić tylko za pośrednictwem policji, bo ścigając Krasnowolskiego, prawdziwy profesor będzie w dalszym ciągu dokonywał rytualnych zabójstw. Jest jak opętany. Nie potrafi już bez tego żyć. To jedyny trop. A ten trop może być znany tylko policji. Krasnowolski wynajął mnie, bo gdyby sam zwrócił się do policji, to musiałby ujawnić swoje sprawki z Meksyku, a w tym kradzież i usiłowanie zabójstwa Ohlendorfa. No, słuchaj, Karski, zgaś tego papierosa. Sprawdzę tę twoją opowieść. Ale jeżeli złapię cię na kłamstwie, to... Skontaktuj się ze mną za 2 tygodnie. Słuchaj, Karski, sprawdziłem tego twojego Ohlendorfa, wel Krasnowolskiego. Rzeczywiście, w majątku Ostroku na Wołyniu urodził się 30 maja 1885 roku Stanisław Ignacy Krasnowolski. Jego rodzina wyrżnięta została podczas jakiejś rabacji przez Ukraińców, gdzieś około
1905 roku. Krasnowolskim zajął się wuj, z którym miał wyjechać do Ameryki. No i tu ślady się urywają. Ludwik von Ollendorf przypłynął do Amsterdamu w grudniu 1921 roku na pokładzie parowca... gdzie to mam? Marie Jean. O. Do Polski wjechał w grudniu 1922 roku. Ludwik Ollendorf istotnie był profesorem na Uniwersytecie Jerzego Augusta w Getyndze. Specjalizował się w kulturach starożytnego Meksyku. W roku 1914 wyjechał na wyprawę naukową do tego kraju i słuch po nim zaginął. Podejrzewa się, że zginął podczas rewolucji meksykańskiej. A? Więc mój klient mówił prawdę. No dobra, dobra, dobra. No, teraz najważniejsze. Obejrzyj tu akta tego śledztwa. Dwa dni temu puścił lód na Wiśle. Przy wybrzeżu helskim znaleziono zwłoki mężczyzny, którego obdarto ze skóry, odcinając mu dłonie i stopy. Ktoś rozciął mu klatkę piersiową i wyrwał serce. No, spójrz na zdjęcia. Zwłoki znajdują się w dobrym stanie. Według anatomopatologa obdarto go ze skóry żywcem. No myślę, że powinienem spotkać się z twoim klientem. Cieszę się, że mogę pana poznać, panie komisarzu. Ja również. Wybaczy pan, ale mamy mało czasu. Chcę nadmienić, że nie interesuje mnie zawodowo pańska przeszłość. Wszystko, co pan powie na temat mężczyzny, którego szukamy, pozostanie w tym pokoju. W tej chwili mamy inny kłopot. Historia, którą opowiedział pan Karskiemu, zmaterializowała się w postaci obdartego ze skóry trupa, którego niestety nie możemy zidentyfikować. Nieboszczyk, o którym pan mówi, to rytualna ofiara dla azteckiego boga nazywanego Xibetotek. To znaczy, nasz pan obdarty ze skóry. Xibetotek był patronem drugiego miesiąca roku i opiekunem odradzającej się przyrody. Jego skóra pękała jak otoczki kiełkującego ziarna kukurydzy. To bardzo stary kult. Więc Ollendorf jest blisko. Blisko. Gdzieś tu. Dobrze się pan czuje? No dziękuję, to tylko emocje i osłabienie. Jak pan widzi, moja choroba minęła bez śladu. W 1919 roku w Veracruz zajmowałem się wtedy wspólnie z niejakim Johnem Atkinsem szmuglowaniem broni ze Stanów Zjednoczonych dla Panchevilli i Gutierreza. Rewolucja się skończyła i wtedy pojawił się Ollendorf. Zaproponował nam ochronę swojej ekspedycji. Zgodziłem się. W lecie 1920 roku Ollendorf dokopał się do nieznanej piramidy Azteków w pobliżu Puebla. Wtedy zwariował. Podejrzewam, że od dłuższego czasu używał pejotlu. Pod wpływem narkotyku nabrał przekonanie, że jest kapłanem Tezcatlipoki, jednego z bogów starożytnych Azteków. Ze mnie i Atkinsa uczynił swoich Teomamas, czyli kapłanów, nosicieli Boga. Jesienią 1920 roku Ollendorf skumał się z bandą indiańskich renegatów i przy ich pomocy urządził święto na stokach odkopanej piramidy. Wspólnie z nimi wyrżnął w pień indiańską wioskę mężczyzn, kobiety i dzieci, łącznie około 50 osób. A razem z Atkinsem próbowaliśmy go powstrzymać. Ollendorf zabił Atkinsa. Ja zdołałem uciec. Włóczyłem się po Meksyku. 2 listopada 1921 roku przypadkowo spotkałem w Veracruz Ollendorfa. Wracał do Europy, szmuglując odkryte zabytki. Wtedy go zastrzeliłem. No, wykorzystałem nasze podobieństwo fizyczne i wyjechałem z Meksyku, używając dokumentów i paszportu Ollendorfa. W Europie sprzedałem prywatnym kolekcjonerom część zbiorów. 2 miesiące temu otrzymałem list zawierający fragment azteckiego wiersza
Ten list mógł napisać tylko prawdziwy Ollendorf. Nie, nie, no powiedział pan, że zabił Ollendorf. No tak, tak mi się wtedy wydawało. Nie byłem na jego pogrzebie i nie włożyłem jego ciała do trumny. Strzeliłem do niego dwukrotnie z rewolweru, a kiedy upadł, zabrałem jego dokumenty. No, byłem przekonany, że nie żyje. Czy ma pan jakieś zdjęcie Ludwika von Ollendorfa? No, oczywiście, zwrócimy je panu po zrobieniu kopii. Tak, tak. Dam panu nawet kilka zdjęć, ale nie będą one potrzebne. To dziwne, ale Ludwik von Ollendorf wygląda jak mój brat bliźniak. Niech pan go znajdzie, Karski. Niech pan go znajdzie, zanim znowu zacznie zabijać. Co? Podaj mi, chłopcze, świeżą kawę i kurier poranny. Raut w ambasadzie Wielkiej Brytanii. Spotkanie z premierem. Zaraz. Do Warszawy przyjechał z kilkudniową wizytą profesor Konrad Rosenfeld, nasz wielki rodak, znany archeolog i badacz kultur Ameryki Południowej. Studiował w Krakowie w latach 1911-22, był kierownikiem Katedry Historii Uniwersytetu Jerzego Augusta w Göttingen. Od roku 23 przebywa w Meksyku jako doradca prezydenta. Cholera! Rosenfeld musiał znać Ollendorfa. Przyznam, panie Karski, że gdyby na pańskim bilecie nie widniało nazwisko Ollendorfa, nie rozmawiałbym z panem. Proszę, niech pan siada. Dziękuję bardzo. Ja zdaję sobie z tego sprawę, panie profesorze, i bardzo dziękuję. Mówił pan o jakimś nieboszczyku wyłowionym z rzeki. Ha. Czy wie pan, ile zwłok spadało z azteckich piramid podczas jednego święta? Setki, tysiące zabitych. Człowieka obdzierano ze skóry na cześć boga Szipetoteka. Ten bóg był ucieleśnieniem odradzającej się przyrody i pękających ziaren kukurydzy. Skórę zakładał na siebie kapłan i nosił ją do czasu, aż zgniła i sama odpadła z jego ciała. Niech pan sobie wyobrazi, jak musiał śmierdzieć. Jego święto przypadało na drugi miesiąc azteckiego kalendarza obrzędowego. Każdy z tych miesięcy miał po 13 dni. Przepraszam, co pan powiedział? Mówiłem o kalendarzu. Nie, wcześniej. Mówiłem, że kapłan musiał strasznie cuchnąć. Mój Boże. Ja przepraszam, profesorze, ale muszę natychmiast zatelefonować. Czy pozwoli pan, że skorzystam? Proszę, proszę. Telefonu. Karski, z komisarzem Kolskim, proszę. To pilne. Co? Wyszedł? Profesorze, co? Niech pan idzie ze mną. Nie mamy ani chwili do stracenia. Mówił pan, że obecny rok ma jakieś szczególne znaczenie dla Ollendorfa. Tak, tak. Kalendarz aztecki opierał się na cyklach 52-letnich. W dniu 1 stycznia obecnego roku rozpoczął się wiek Tezcatlipoki, wroga obu stron, a Ollendorf był jego kapłanem. Tezcatlipoka potrzebuje krwi,
żeby się odrodzić. Boże, 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 co pan? Co to za maskarada? Co to za maskarada? Nie! Nie! Nic się panu nie stało, komisarzu. Karski. Ja jestem, Karski, jestem przy panu. Jednak go znalazłeś. Żył we mnie. Jednak go znalazłeś. Dziękuję. Dłużej już nie mogłem. Widzę ludzie bez ciała wrodzą. Nie żyje? Tak. To dobrze, cholera. Przez chwilę myślałem, że już po mnie. Boże, szlachtować człowieka kamiennym nożem. A zaraz, w co on jest ubrany? To pióra? To ceremonialny strój kapłana Tezcatlipoki. Przypuszczam, że jest oryginalny. Tak jak ten obsydianowy nóż. Maska wykonana jest z ludzkiej czaszki. A to kto? Przedstawiam panu, panie komisarzu, profesora Konrada Rosenfelda. Światowej sławy historyka, archeologa i pełnomocnika prezydenta Stanów Zjednoczonych Meksyku do spraw ochrony zabytków. Bardzo mi miło, komisarz Kolski. Panowie, zapraszam do stołu. Kelnerzy ustawili już zakąski. A jak pan wytłumaczy tę sprawę, profesorze? No cóż, Denat nie był Ludwikiem von Ollendorfem. Czy był Stanisławem Krasnowolskim? Nie wiem. Z całą pewnością był przesiąknięty do szpiku kości wierzeniami starożytnych Azteków. W jego domu widziałem kaktusy z rodzaju jazgrzy. W Meksyku nazywają je peyotlem. Meskalina, która zawarta jest w łodydze, powoduje zaburzenia psychiczne, a w konsekwencji schizofrenię, rozdwojenie jaźni. Niewątpliwie miał on kontakt z Ludwikiem von Ollendorfem. Myślę, że obaj używali meskaliny, pod wpływem której mogli dopuścić się strasznych czynów. Na marginesie. Najstarszym bóstwem Azteków był Ometeotl, pan dwoistości. Myślę, że obaj, Ollendorf i ten Krasnowolski, identyfikowali się z tym bogiem. W umyśle Ollendorfa istniał Krasnowolski, a w umyśle Krasnowolskiego Ollendorf. Obaj byli panami dwoistości. Gdy nasz zmarły był Ollendorfem, mordował. Kiedy był sobą, szukał ratunku. Nawet za cenę śmierci. A człowiek normalny? Oni nie byli normalni. Dajmy spokój tym biedakom. Chciałbym podziękować panom w imieniu prezydenta Meksyku za zwrot kolekcji Ludwika von Ollendorfa. Choćby ta maska z ludzkiej czaszki, pokrytej turkusową, lignitową mozaiką, którą miał na sobie. A nie, pan już przestanie, profesorze. Na Boga, no nie przyjedzę. Pan dwoistości podziękował mi za śmierć. Azteccy bogowie nie umierali. Powracali w każdym cyklu zniszczenia i stworzenia świata. Teatrzyk Zielone Oko przedstawił słuchowisko Andrzeja Sosińskiego Pan Dwoistości. Wystąpili Jerzy Bończak, Wojciech Wysocki, Marcin Troński i Marek Bargiełowski. Opracowanie muzyczne Małgorzaty Małaszko, realizacja Marii Olszewskiej, reżyseria Waldemar.